Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 6. sesję Rady Miejskiej w Lubawce. Informuję, że sesja Rady Miejskiej prowadzona jest w trybie stacjonarnym w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta. Transmisja jest online na stronie internetowej www.transmisjaobrad.info. Proszę wszystkich Państwa o przestrzeganie dyrektywy RODO. Przejdziemy, Szanowni Państwo, do sprawdzenia obecności i zalogowania się do systemu. Bardzo proszę wszystkich Państwa o naciśnięcie niebieskiego przycisku na terminalach. Dziękuję. Na podstawie listy obecności oraz głosowania za pomocą terminala stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające nam na podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich Państwa radnych, gospodarzy dzisiejszej sesji. Witam Panią Burmistrz, witam Panią Skarbnik, witam Panią Mecenas, witam wszystkich kierowników wydziałów, jak i kierowników jednostek podległych. Przypomnę Państwu wszystkim radnym, jak i gościom, że głos udzielam ja. Proszę o zabranie głosu tylko po uzyskaniu mojej zgody. Proszę o trzymanie się porządku obrad, o kulturę i merytoryczność Państwa wypowiedzi. Przypomnę również, że sesja Rady Obrad jest posiedzeniem oficjalnym, dlatego proszę o zwracanie się do siebie zgodnie z pełnioną funkcją. Głosowania w dniu dzisiejszym odbędą się za pomocą terminala. Przypomnę, przycisk zielony jest to głos za, przycisk czerwony głos przeciw, przycisk żółty głos wstrzymujący się. W przypadku opuszczenia sali proszę o przekazanie terminala do pracownika biura obrad. Również informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 1, łamane na 113, łamane na 20 z 30 stycznia 2020 roku na sekretarza obrad na obecną kadencję została wybrana wiceprzewodnicząca pani Izabela Stawarz-Lubiak. Również informuję, że protokoły z 4. sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku oraz z 5. sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 18 marca 2024 roku w trybie nadzwyczajnym były wyłożone w Biurze Rady. Każdy z Państwa radnych ma możliwość zapoznania się z treścią protokołu i wnieść do niego swoje uwagi. Do momentu rozpoczęcia sesji nikt z Państwa nie wniósł swoich uwag, dlatego uznaję, że Rada Miejska przyjęła protokoły z 4. sesji oraz z 5. sesji Rady Miejskiej. Przechodzimy, Wysoka Rado, do punktu drugiego porządku obrad. Jest to przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. Czy macie Państwo jakieś wnioski do porządku obrad, który został wysłany z zaproszeniami do Państwa? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad porządkiem obrad. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Czy macie Państwo jakieś pytania bądź interpelacje? Nie widzę. Przechodzimy zatem do następnego punktu porządku obrad. Jest to punkt Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2023 rok, jak również punkt 5 porządku dzisiejszego obrad. Jest to ocena zasobów pomocy społecznej. Zapraszam Panią Kierownik Aldonę Popardowską, która nam przedstawi informacje dotyczące punktu 4 i punktu 5 porządku obrad. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam Państwu dzisiaj jeszcze przedstawić sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocenę zasobów pomocy społecznej, które są ze sobą ściśle powiązane i które wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Właściwie ich sprawozdawczość wynika z ustawy, dlatego dzisiaj chciałam Państwu tutaj przedstawić to. Sprawozdanie nasze rzeczowo-finansowo za rok 2023 kształtowało się następująco. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku wykorzystał środki w wysokości 8 876 tysięcy. Było to 90% planu, który mieliśmy. Charakterystyka naszej pracy i naszych wydatków właściwie nie zmieniła się, z jednym wyjątkiem takim, iż w tamtym roku nie realizowaliśmy już dodatku węglowego, który, jak Państwo pamiętacie, w poprzednich latach wynosił prawie 13 milionów, więc tutaj wróciliśmy do poprzednich lat z wysokością wydatkowanych środków.
Zmieniła się troszeczkę charakterystyka przyznawanych świadczeń. W tej chwili zmniejszyła się ilość świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w związku z faktem, iż dochód naszych mieszkańców wzrasta, więc osób, które kwalifikują się do tych dodatków, do tych zasiłków z pomocy społecznej jest coraz mniej, jednakże zmieniła się też charakterystyka pracy ośrodka pomocy społecznej. W tej chwili większość działań skierowana jest na pracę socjalną, o czym też będę za chwilę mówiła w ocenie zasobów z pomocy społecznej. Nadal bardzo dużą dziedziną, która tutaj duże środki pochłania, jest dział usług opiekuńczych i specjalistycznych, bo jest to ponad 293 tysiące rocznie, a także dział, w którym opłacamy pobyt dzieci, które są odbierane i przebywają w pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej, bo rocznie jest to około 190 tysięcy. Tak? To są takie dwa główne działy, gdzie te pieniądze muszą być zabezpieczone przez gminę. Oprócz tego prowadzimy także dział świadczeń rodzinnych i tutaj tu już mamy zadania zlecone, które są też uzależnione od ilości złożonych wniosków, od tego, jakie mamy kolejne zadania dokładane. I przechodząc tutaj do oceny zasobów z pomocy społecznej, chciałabym Państwu przedstawić zakres pracy, którą wykonuje ośrodek pomocy, oprócz tego, co ma zlecone, tak, co jest w zakresie pracowników pomocy społecznej, czyli świadczeń rodzinnych, pracy w pomocy społecznej, czyli świadczeń, które są udzielane przez pracowników socjalnych, a także dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocowych. W związku z tym, że tak jak mówiłam, zmienia się bardzo charakterystyka pracy pracowników socjalnych i ośrodka, realizujemy szereg zadań, które są tutaj na nas nakładane, które przyjmujemy jako gmina w związku z różnego rodzaju programami, które są realizowane przez państwo. Tak? Tak, i tak w 2023 roku oprócz tych podstawowych zadań realizowaliśmy programy. Program operacyjny pomocy żywnościowej, gdzie w 2023 roku wydaliśmy 280 paczek, to było ponad 2,5 tony żywności osobom potrzebującym. Realizowaliśmy korpus wsparcia seniora. Jest to pomoc dla osób w wieku powyżej 60 lat. Jest to zarówno pomoc doraźna, czyli pomoc pracowników w podstawowych życiowych zadaniach, jak również opaski, które zostały wprowadzone przez naszą gminę. Opaski, które zostały rozdane seniorom. Tych opasek mieliśmy 65 rozdanych. W tej chwili jeszcze, jeżeli ktoś by chciał, to mamy, bo to rotacyjnie, że tak powiem, jedni korzystają, drudzy oddają, ale są to opaski skierowane do naszych seniorów, które jak wiemy z analiz i z różnego rodzaju raportów często ratowały życie naszym mieszkańcom, bo mamy też takie informacje. I tutaj koszt tego programu całego to było prawie 62 tysiące. Program opieka wytchnieniowa i program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej są to programy, które pomagają nam pomóc osobom najbardziej potrzebującym, czyli osobom, które są osobami niepełnosprawnymi, ale także im rodzinom, które sprawują opiekę nad tymi rodzinami całodobowo. I tutaj w programie opieka wytchnieniowa pomogliśmy w tamtym roku 7 osobom, w tym 2 dzieci brało udział. To był koszt około 43 tysięcy. A program asystent osobisty, skorzystało z tego programu 6 osób, w tym jedno dziecko i było to po prawie 76 tysięcy. Oprócz tego realizujemy też program opieka wytchnieniowa 75+. Jest to program, który pomaga osobom w wieku powyżej 75+, tak jak tutaj wspomniałam, które potrzebują pomocy osoby drugiej, a dzięki temu programowi możemy w większym zakresie pomóc tym osobom, ponieważ te środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego i są środkami, które my pozyskujemy dodatkowo. I w zeszłym roku takich osób mieliśmy 10 i tutaj koszt tego to było ponad 42 tysiące. Tak? To są dodatkowe środki, które gmina uzyskała w celu zaspokajania tych podstawowych potrzeb osób w wieku 75+. Oprócz tego prowadzimy także placówki wsparcia dziennego. Tam korzysta z tej wsparcia 35 osób korzystało w 2023 roku. Mamy także program asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej, program operacyjny pomoc żywnościowa, to już wspomniałam o tym programie, ale także program posiłek w szkole i w domu.
I to są takie zadania dodatkowe, które realizujemy tutaj jako gmina dla naszych mieszkańców. Prowadzimy także wielki dział, który Państwo na pewno znacie, tutaj dział świadczeń rodzinnych, który też co roku jest wzbogacany różnymi nowymi świadczeniami i zarówno są to dodatek do źródeł ciepła, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT, to wszystko też znajduje się w tym dziale i jest realizowane, są to zadania zlecone, które my otrzymujemy do realizacji. W Ośrodku Pomocy Społecznej jest też punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, o którym ja tu często wspominam. Są to punkty, które od wielu lat działają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, zarówno punkt konsultacyjny, jak i punkt poradnictwa psychologicznego, ale od roku 2022 takie punkty zostały też uruchomione w Chełmsku Śląskim i w Jarkowicach w tej chwili, wcześniej był w Miszkowicach. Pokrótce przedstawiłam Państwu tutaj nasz zakres pracy i finansowanie tych naszych zadań. Państwo otrzymaliście też wszystkie informacje. Nie wiem, czy Państwo macie jakieś pytanie, czy chcielibyście Państwo jeszcze uzyskać ode mnie jakieś informacje. Ja tutaj ostatnio też na sesji obszernie opowiadałam o alkoholówce, o przemocówce, więc w tej chwili powiedziałam Państwu taki zakres. Smutne jest to, że nasze społeczeństwo się bardzo starzeje i z racji tego też zmienia się charakter naszej pracy. Co widać w tych wszystkich analizach i w sprawozdaniu, większość pieniędzy, które my pozyskujemy jako gmina, jako Ośrodek Pomocy Społecznej, jest ukierunkowane na osoby starsze, na pomoc w usługach opiekuńczych, także Dzienny Dom Pobytu Senior Plus, który niejednokrotnie pomaga w tym, aby osoby, które w tej chwili są same i same przebywają w domu, nie musiały opuszczać tych domów i nie przebywać w DPS-ach, ale jeszcze przy pomocy tu różnych form wsparcia, tych usług, które my świadczymy, są w stanie przebywać w miejscu swojego zamieszkania. Dziękuję bardzo pani kierownik. Czy są pytania do złożonej informacji? Nie widzę, także dziękuję bardzo za złożoną informację. Wysoka Rado, przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Sprawozdanie burmistrza miasta o pracy między sesjami. Bardzo proszę panią burmistrz o przedstawienie sprawozdania z okresu międzysesyjnego. Dzień dobry Państwu na sali, dzień dobry Państwu przed odbiornikami. Od ostatniej sesji nasze spotkania odbywały się w sposób następujący, o którym zaraz powiem. 11 kwietnia spotkał się burmistrz Sławomir Antoniewski z przedstawicielami Stowarzyszenia Japońskiego SWA i z dyrektorem naszego MGOK-u Marcinem Makasiem rozmawiali na temat dalszej współpracy z tą fundacją. 14 kwietnia odbyła się po raz 37 Mała Wielkanoc w Lubawce i uczestniczyłam w tym wydarzeniu. Wydarzenie właściwie powinno mieć już 39. odsłonę, bo dwa lata w czasie pandemii nie były organizowane te festiwale. 17 kwietnia podpisałam porozumienie z panią, z mieszkanką Chełmska Śląskiego, z panią Ewą Rudnicką na odkupienie od niej 121 kartek historycznych z Chełmska Śląskiego i okolicy. To plus te kartki, które były odkupione w mojej pierwszej kadencji od mieszkańca Lubawki, pana Nawrockiego, jest takim majątkiem gminy i mam nadzieję, że zostanie wydana taka gmina Lubawka na starych pocztówkach, ale to jest nasz majątek, już mamy do tego prawo i będzie można z tego korzystać przy różnego rodzaju produkcji gadżetów czy promocji naszej gminy. To już jest inwencja i wola nowej rady i nowego burmistrza. 18 kwietnia odbyła się tutaj na tej sali nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. 20 kwietnia brałam udział w międzynarodowym turnieju karate. Przepraszam. Lubawka Cup po raz szósty organizowany był międzynarodowy turniej karate.
Uczestniczyło 16 klubów, w tym jedna drużyna z Czech. Po raz pierwszy w tym roku był klub reprezentujący Warszawę, także Wrocław. Rozprzestrzeniamy tą informację na temat tego turnieju w Lubawce już coraz dalej. 22 kwietnia razem z panią skarbnik byłam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Podpisywałyśmy umowę na dofinansowanie doposażenia wiat autobusowych, które już kilka lat temu rozpoczęliśmy je wykorzystywać tak dwufunkcyjnie. Wiata autobusowa, ale równocześnie z informacją, gdzie się znajduje ta wiata, w jakiej miejscowości, krótki taki rys historyczny tej miejscowości oraz stojaki, kosze na śmieci. Takie już pełne wyposażenie jest na tym ciągu przystanków autobusowych w Bukówce. Brakuje jeszcze kilku i różne, i też są wyposażone już w pełni te wiaty, które żeśmy realizowali i z odnowy wsi dolnośląskiej na terenie między innymi Chemska, Błażejowa i nie pamiętam, której miejscowości, trzy tam wiaty były robione. I też cztery wiaty były robione z euroregionu Nysa. One też już są wyposażone w pełne, nie tylko w Okrzeszynie jest przystanek autobusowy, który również pełni rolę wiaty przystankowej. W Paczynie jest też taka wiata, która jest turystyczna i przystankowa. I teraz właśnie jest pomysł i zamiar, żeby uzupełnić wszystkie pozostałe wiaty, które są, funkcjonują na naszym terenie, o te takie informacje właśnie mapowe i krótką informację na temat miejscowości, gdzie są te przystanki autobusowe, plus właśnie kosze i stojaki na rowery. 23 kwietnia spotkałam się z sołtysami gminy Lubawka i z członkami społecznej komisji mieszkaniowej. Podziękowałam im za współpracę z niektórymi przez całe 9,5 roku, a z niektórymi osobami tylko, na przykład jak pani sołtys ze Starej Białki, tylko przez nieco ponad rok czasu, bo od lutego ubiegłego roku jest pani Kasia Bieda sołtysem Starej Białki. Ale wszystkim złożyłam serdeczne podziękowania i gratulacje. Oni, mówię o sołtysach, ale też mówię o społecznej komisji mieszkaniowej, przez te lata pracy po prostu byli moim takim przedłużeniem na miejscowości czy na tematy, którymi się zajmowali i współpraca z nimi dała mi możliwość większej uwagi na przykład w innych tematach czy rozmowach poza gminą Lubawka i za to im serdecznie dziękuję jeszcze raz. Wczoraj odbyło się walne zgromadzenie Kwiatu Lnu, którego jesteśmy członkami założycielskimi. Tam to stowarzyszenie właśnie co roku ma te takie podsumowujące zebrania i na wczorajszym zebraniu właśnie był obecny burmistrz Antoniewski. No, dzisiaj spotykamy się na ostatniej sesji w tym składzie. Jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję za tą kadencję, dla niektórych za kadencję poprzednią. Dziękuję pracownikom ratusza, pracownikom jednostek organizacyjnych za pracę przez te 9,5 roku razem ze mną, a właściwie dokładnie 9 lat i 5 miesięcy będzie 8 maja, a 6 maja będzie sesja inauguracyjna nowej rady i nowego burmistrza, więc braknie 2 dni do pełnych 5 miesięcy, ale i tak to jest, zaokrągla się matematycznie w górę.
prawda pani skarbnik? Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w innej konstelacji na pewno. Życzę wszystkim samych pogodnych i dobrych dni i dobrych ludzi wokół siebie. Dziękuję bardzo pani burmistrz za złożone sprawozdanie. Przechodzimy do punktu następnego. Odpowiedzi na interpelacje i pytania nie było pytań, także przechodzimy do następnego punktu. Porządku obrad, wolne wnioski, informacje. Czy ktoś by chciał z państwa radnych zabrać głos? Nie widzę. Szanowni państwo, ja na koniec już na tej ostatniej sesji, to już będzie naprawdę ostatnia sesja w tym składzie, chciałem podziękować za te ponad 5,5 roku. Już dziękowałem na poprzedniej, a teraz jeszcze raz dziękuję pani burmistrz, wszystkim pracownikom urzędu, wszystkim kierownikom, zarówno wydziałów, jak i jednostek podległych, pani mecenas. Przede wszystkim wam, państwo radni, za te 5 lat współpracy. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam 6. sesję Rady Miejskiej w Lubawce.